W dniu dzisiejszym w okolicach Lubartowa przeprowadziliśmy testy hodowlane dla wyżłów. Równolegle odbywała się druga impreza, regionalna ocena pracy polowej wyżłów. W
W sumie wystartowało blisko 30 psów. No niestety nie wszystkim udało się zdobyć dyplomy, ale tak to bywa. Jednakże ci, którzy zaliczyli potknięcie, stanowi to dla nich mobilizację do dalszych treningów i obiecują, że następnym razem zdecydowanie się poprawią. Już teraz mogę powiedzieć, że impreza jest naprawdę się udała. Pogoda nam dopisała, była w bardzo fajnej atmosferze. I co bardzo istotne, tego typu spotkania, tego typu imprezy kynologiczne łączą środowisko myśliwych, łączą środowisko sympatyków łowiectwa, ale także osoby, które są w żaden sposób niezwiązane z łowiectwem, a połączeni jesteśmy wszyscy wspólną pasją kynologiczną. Ja ze swojej strony zapewniam, że dopóki będą osoby, które chcą pracować z psem, które chcą startować w tego typu konkursach, Zarząd Okręgowy PZTU w Lublinie zawsze będzie tego typu imprezy organizował. Także do zobaczenia na kolejnych, które będziemy organizowali. A kolejna impreza, którą organizujemy, będzie to już znacznie wyższej rangi, bo jest to międzynarodowy konkurs i odbędzie się 24-25 października, impreza dwudniowa w Nałęczowie. Serdecznie zapraszam. Bardzo było mi miło, że mogłam wystartować na tegorocznych testach hodowlanych tutaj w Lubartowie. W związku z tym, że od wielu miesięcy pracujemy z psem, no fajnie jest zobaczyć wyniki tej pracy, jakiekolwiek by one nie były. Czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale przynajmniej obiektywnym okiem można to sprawdzić. A ponieważ praca z psem wymaga dużo czasu, dodatkowo łączy się to z poświęconym wkładem pracy, no wiadomo, finansami, to jest naprawdę super, że takie imprezy się odbywają. Myślę, że jeżeli w przyszłości będą organizowane konkursy, to na pewno się pojawimy. Mamy co prawda dosyć daleko do Lubartowa, do tego miejsca, ale naprawdę warto przyjechać, także super jestem zadowolona, że mogłam tutaj być. Zarówno testy hodowlane, jak ocena pracy wyżów w warunkach polowych to nie do końca tylko zabawa, rywalizacja, czy też jakieś tam współzawodnictwo. To przede wszystkim spotkanie pasjonatów, którzy chcą dowiedzieć się o swoich psach tego, czego wielu z nas o swoich psach nie wie. Jest to sprawdzian bardzo ważnych cech psychicznych, które są z założenia potrzebne do pewnych działań. Te sprawdziany to właśnie jest impreza, która dziś była zorganizowana. Udało nam się dzisiaj wszystko bardzo dobrze. Łącznie z pogodą doskonałą. Psy, jak to zwierzaki, pracowały dobrze, bardzo dobrze. Także wszystkie konkurencje udało się zakończyć. Zwierzyna dopisała. Mamy nadzieję, że będziemy się spotykać na następnych konkursach. Szanowni Państwo, znakomita impreza od samego początku, słoneczna. Kończymy przed zachodem słońca, tak więc z czasem nie jest najgorzej. Psy, niektóre bardzo dobre, niektóre średnie, niektóre jeszcze muszą podszlifować. Konkurs oceny pracy wyżów, jak i próby dobiegają końca. Za chwilę będzie rozdanie nagród. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować organizatorom za doskonale zorganizowaną imprezę. No i przede wszystkim swoim kolegom sędziom, którzy wykazali się olbrzymim profesjonalizmem i znajomością rzeczy. Dziękuję koledzy i do zobaczenia. Dziękujemy za zaproszenie. Dasz Bur.